Arka Dziuszka-Szuba przed galą, Strajf 4 w Rzeszowie. Dzień dobry, miło Cię widzieć, Arku. Bardzo miło, pozdrawiam wszystkich serdecznie i w końcu Rzeszowie, również rzeszowiaków i wszystkich z okolic. Chciałam powiedzieć, że w ogóle pierwszy raz jestem w Rzeszowie, znaczy w zasadzie pod Rzeszowem, tak? No bo generalnie hala jest pod de facto Rzeszowem, ale robi wrażenie sam obiekt i nie spodziewałam się, że Strajf wybierze na swoją kolejną lokalizację właśnie obiekt tak duży, bo on rzeczywiście robi spore wrażenie. To będzie dla Ciebie pierwszy raz w tej hali? Przyznaj się, pierwszy raz? I co, za dużo gadać? Polska by górą. Arku, pogadajmy może najpierw o Twojej dyspozycji. Po jakim obozie przygotowawczym jesteś? Z kim trenowałeś? Kto Cię dociążał najbardziej? Jak to wyglądały te Twoje ostatnie tygodnie? Przyznaję się, że trenowałem mądrze, pracowałem na to ciężko i trenowałem z dużą gamą zawodników, więc... Więc tyle, nie? Musisz mi zdefiniować, co to znaczy mądrze, bo wielu zawodników uważa, że trenowanie mądrze to jest po prostu raz dziennie z dobrym odpoczynkiem, rehabilitacją i tak dalej. Dla niektórych trenowanie mądrze to jest po prostu walenie na 70% podczas sparingów. Szczerze mówiąc, kurczę, jest tutaj wiele aspektów i w mądrze i w odżywianiu, i w mądrze w pracy z głową, i mądrze właśnie w pracy z partnerem na sparingach, tak naprawdę, żeby to dobrze wyglądało, też żeby czuć ten swój organizm i to, czuć moment, kiedy się przesadza, a kiedy gdzieś to zbalansować, znaleźć równowagę po prostu. Jasne. No za tobą trudna seria walk przegranych. To dodatkowo jakąś presję nakłada na ciebie, że kurczę, jak będzie kolejna przegrana, to co wtedy? Czy raczej masz bardzo silną wolę, żeby ten paskudny czerwony łańcuch przerwać? Słuchajcie, to jest po prostu, ja się tym dobrze bawię i to się nic nie zmienia, więc... No co więcej dodać? Ja się rozwijam dzięki temu, wiele rzeczy poprawiam i fajnie mi to posuwa w większą świadomość, więc super. Są zawodnicy, którzy po kilku przegranych mają raczej takie myśli, może to już pora, żeby sobie dać z tym spokój, może nie jestem do tego stworzony. A Ty jakie wnioski wyciągnąłeś ze swoich przegranych? Bo wspomniałeś przed chwilką dosłownie, że uczysz się i że cały czas wyciągasz dla siebie jakieś wnioski. Że jestem do tego stworzony. Okej, okay, no to jest bardzo dobry wniosek. A jeśli chodzi o rzeczy do poprawy, to czy wiesz już, czy zdiagnozowałeś, co warto poprawić? Tak, wiele było tych elementów, właśnie wiele elementów, żeby stać się bardziej profesjonalnie w tym, co się robi. Brakowało tego profesjonalizmu i teraz po prostu dążę, żeby być jak najbardziej profesjonalny w tym, co robię. Jasne. Twój rywal ma rekord 1-0. Z jednej strony jest trudno powiedzieć coś więcej o tym zawodniku, chyba że śledziło się jego karierę przedzawodową, tak, tą amatorską. Z drugiej strony, no jednak 1-0 to nie powoduje jakiegoś takiego wielkiego, nie wiem, stresu przed walką, ewentualnie może czasami u niektórych zawodników rywali powodować, że może dojść do jakiegoś takiego lekceważenia. Jak Ty podchodzisz do Adama Gielaty? Jak najbardziej, Adasia, nie lekceważę, my się też dobrze znamy z kadry, nie na jednej kadrze byliśmy. Dużo treningów też razem przeżyliśmy. Po prostu nie jestem w pełni skupiony. My robimy po prostu show i co? I bawimy się tym, nie? Robimy po prostu pełną agresję i pełną wojnę ringową, oktagonową. Jasne. Czy prywatne relacje z zawodnikami, z którymi przychodzi czasami stanąć w klatce, mogą stanowić jakąś przeszkodę? Mogą powodować, że będziesz trzy razy myślał dłużej, zanim kogoś mocno uderzysz? Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo też nad tym właśnie dużo pracowałem, ponieważ miałem coś takiego w głowie i często walczyłem z ludźmi znajomymi, nie potrafiłem tego zrobić. I teraz po prostu trzeba pstryknąć, przełączyć zapadkę i no i po prostu działać, nie? To jest, każdy chce się z nas po prostu sprawdzić, a jeśli bym ja nie pracował na 100%, to też jest brak szacunku dla mojego przeciwnika i ja mam nadzieję, że on tak samo będzie pracował na 100%, ja również będę na 100% i zróbmy po prostu coś fajnego. Jak to wytrenować w sobie, to przełączanie tej zapadki w głowie? Pracować po prostu nad sobą, tak naprawdę nasz umysł, nasze podejście to jest ciągły trening. To jest ciągły trening, to nie tylko tyle, że my trenujemy nasze ciało, nasze kurcze mięśnie, żeby być jakimś w świetnej formie, my trenujemy tak samo nasz umysł, ponieważ to jest tak samo mięsień i on też musi coraz być bodźcowany i musi pracować. Jasne. Powrót do KSW. Jaki jest Twój plan w związku z tą organizacją? Przyznaj się, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie widzę nic dalej, nic bliżej. Widzę tylko tą walkę, która jest teraz. Reszta mnie nie interesuje. No to ostatnie pytanie ode mnie. Main event jutrzejszej gali Strajf 4. Karski kontra Fabiński. Kto jest Twoim faworytem i dlaczego? Przyznaj się, że nie mam faworytów. Chłopaki po prostu dadzą fajną walkę.
I co? No, jestem ciekaw. No, tak naprawdę jestem mega ciekaw, co się wydarzy, bo tu się może wydarzyć też wszystko, nie? A bardziej spodziewasz się szybkiego skończenia, czy raczej takiego umęczania pracy zapaśniczej i rozbijania rzeźniczego zawodnika, swojego rywala, jak to na przykład ma w swoim zwyczaju właśnie Bartek Fabiński? Druga opcja. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Chociaż, no wiecie, to jest w MMA, tu się może dać wszystko, nie? Często jest jakiś faworyt, zaraz przegrywa. Też miałem wiele razy, że byłem faworytem, też przegrywałem. To jest po prostu, nie ma co na to patrzeć, na jakichś bugmacherów czy nie bugmacherów. To jest sport i tu się może wydać totalnie wszystko. A jak sobie wizualizujesz swoją jutrzejszą walkę, to pierwsza runda i po sprawie, czy jednak chciałbyś się bić przez 3 rundy? Bardziej rozwojowe jest przez 3 rundy i w to też mierzę. Nie nastawiam się na jakieś w sensie nokauty spektakularne, bo często jest tak, że w życiu jak się nastawisz na coś, to nie wychodzi i tak jest. Jasne. To ja Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Liczymy na to, że no, chociażby przez te 3 rundy popatrzymy sobie na dobre starcie w wykonaniu Twoim i Adasia. I do zobaczenia jutro na gali. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze jedno muszę powiedzieć. Au!